Legnica na dzień dzisiejszy nie jest bezpiecznym miastem. Jak wiemy z rankingu, wynika, że jest w top 10 najbardziej niebezpiecznych miast w Polsce. By miasto było bezpieczniejsze, trzeba wprowadzić zmiany. Proponowałem, aby lokalny samorząd dofinansowywał tak zwane płatne służby, ponieważ wśród informacji uzyskiwanych od mieszkańców najczęściej pojawia się taki zarzut, że niestety nie widać wystarczającej liczby patroli na ulicach naszego miasta. Przypomnę, że samorząd może partycypować w opłacaniu płatnych służb. Jarosław Rabczynko składał w tej sprawie kilka miesięcy temu interpelację, która nie spotkała się z akceptacją obecnego prezydenta Legnicy. Inne propozycje dotyczą szkoleń z samoobrony i edukacji seniorów, którzy często padają ofiarami oszustów. Mamy taką możliwość pozyskania również pieniędzy z Unii Europejskiej na szkolenia młodych osób, jak i seniorów. To jest bardzo ważną kwestią na dzień dzisiejszy. Weźmy pod uwagę, że wiele starszych osób spotyka się na dzień dzisiejszy z sytuacjami z metodą na wnuczka, tak? Zostało nieraz już oszukanymi w ten sposób. Ale my możemy szkolić te osoby, pokazać im, w jaki sposób mogą być uchronione przed tymi złodziejami czy oszustami. Również ważną kwestią tutaj jest samoobrona dla osób, które po prostu nie mają również pieniędzy, ale chciałyby się nauczyć bronić przed bandytami. Współpraca właśnie z NGO-sami, współpraca z lokalnymi klubami karate jest takim świetnym przykładem współpracy samorządu, gdzie elementarne podstawy sztuki walki mogą te osoby uzyskać, a z drugiej strony rzeczywiście edukacja, szczególnie seniorów, ponieważ temat, który bardzo często wraca, to poczucie takiego zagrożenia tymi przestępstwami tak zwanymi na wnuczka. Pretendenci do stanowisk w legnickim samorządzie zwracają uwagę na brak wystarczających punktów monitoringu w mieście. Mamy coraz więcej również przestępstw spowodowanych tym, że nie było monitoringu w odpowiednim miejscu. Co za tym idzie, jednak trzeba rozwinąć ten monitoring również w innych zakamarkach naszego miasta, nie wyłącznie w centrum. Co istotne, Straż Miejska zdaniem polityków powinna zostać zreformowana. To jest służba, która kojarzy się dość opresyjnie i z tych sygnałów, które do nas docierają, najczęściej właśnie w formie takich, no, tak jak mówię, dość kwaśnych recenzji, że kiedy trzeba wystawić mandat starszej pani, która handluje przysłowiową pietruszką, to oni się jakby znajdują. Natomiast w momencie, kiedy dzieje się coś prawdziwego na mieście, jest realne zagrożenie, no nie zawsze ich widać. Ja nie byłbym tak ostry w tym osądzie, bo uważam, że jednak Straż Miejska Legnicy robi też dużo dobrej pracy, ale widać też w tej ocenie mieszkańców, że jednak są przestrzenie, które można by było poprawić. Wśród przedwyborczych propozycji zmian Rabczynko i Waśków proponują przekazać więcej środków finansowych nie tylko na zwiększenie liczby patroli policji w mieście, ale też dosprzętowienie jednostek policji.